poprzednim odcinku. Do karczmy. A ty? Wszystkie moje występki, które obiecuję sobie dość uczynić, nastrałem kucharzowi do bigosu. Moi drodzy, ponownie jesteśmy w The Inquisitor, czyli nowej grze polskiej o Inkwizytorze, bazującej na powieściach polskiego pisarza Jacka Piekary, którą mam nadzieję przywitacie kciukiem w górę i mam nadzieję, że bawicie się dobrze oglądając tę serię i będziecie mi towarzyszyć do jej samego końca. Zrobiłeś, o co prosiłem? Pewnie. Rano przyjdę po srebrnego anioła, którego mi obiecałeś. Cieszę się, że będę mógł was gościć, mistrzu. Służka naszykuje wam pokój. To najpierw na górę, czy do katedry? Chyba na górę, nie? O kurde, widziałem to. Biją pierwsze dzwony. Pora udać się na spotkanie z kardynałem. Wiesz co? Wiem wiele rzeczy o świecie. Jedno z nich jest to, że tak się nie siedzi na krześle. Poza tym mam wpływ na twoje włosy. Ja pierdzielę, ta gra. Dobra, na górę, a potem do kardynała. Kardynale. Dobra, domyślam się, że to jest mój pokój, tak? A ty co? Mam nadzieję, że mnie buszowali po rzeczach. Szanowny Mortimerze Maderdin, biskup Herzhezronu otrzymał niepokojący list traktujący o wampirze rzekomo grasującym w mieście Königstein i jego okolicach. Udaj się tam niezwłocznie i sprawę należycie zbadaj. Twój statek wypływa tej nocy. Na miejscu będziecie oczekiwał kapitana straży miejskiej niejaki Bertram. O twojej wizycie zostanie także powiadomiony burmistrz Guido von Herzen. Wierzę, że włodarz miasta godnie cię ugości i spokojną pracą umożliwi. Kosztami podróży i pozostałymi wydatkami się nie przejmuj. Święte oficjum pokryje wszystko z nawiązką. Sprawa zdaje się być rutynowa, gdy tylko odmieńca namierzysz, zrób to, co do ciebie należy. Potem wróć czym prędzej do Inkwizytorium, by protokół dopełnić sekretarz biskupa Herzhezronu, Theobald Krangl. No dobra. Czy ja to mogę wejść w interakcję? Niekoniecznie. No dobra. W szafie się też nie przybiorę, a szkoda. Do katedry. A na górę da się? Nie da się, a szkoda. Chciałem wejść na dach. I skoczyć na siano niczym asasyn. Nie? Okej. A ty co, ćwiczysz do roli żaby w przedstawieniu? A ty nadal widzę. Buszująca w krześle. Pożądalo. No dobra, do katedry. Katedra w tym kierunku. Da się zrobić. Katedra. O proszę. Dzień dobry. Kurde, bela. Od razu inaczej, nie? Ty święto Chrystusa, triumfatora! Dobra. Prosto do katedry kierują mnie, czyli tutaj, tak? O kurde, bela. Tu taka bida wokół, a ci odpieprzeni. Jak szczur na otwarcie kanału, nie? Ja nie mogę. O kurde, bele, no dobra. To nie mam pytań, nie? Ej, ale powiecie, że... No gra wygląda nieźle, nie? Ciekawe. Dziwne.
Johannes, tak? Poza tym, no, wydaje mi się, że dowiemy się czegoś fajnego o naszym kardynale, który najpewniej macza palce w czarnej magii. Zamknięte. Zajrzę tu przy innej okazji. No iść mam tam, dobra. Ptactwo, drogi. No kurde, może i animacje twarzy nie tęgie, ale przyznam szczerze, klimacik jest zarąbisty. Naprawdę, jestem ciekaw fabuły jak cholera. Temat wampira, bo, no nie no, kosmos. Będzie czadzior. O kurde, typie. Mistrzu Madeldin, rad jestem, że mogę cię poznać. Witaj, Eminencjo. Widzę, że w Inkwizytorium zapominają o uczeniu dobrych manier. Uczą nas niezależności od władz. Zarówno świeckich, jak i kościelnych. Zostało to zagwarantowane w prawie kanonicznym. Wasza Eminencja na pewno o tym wie. Niestety mylisz szacunek należny hierarchom Kościoła z inkwizytorską niezależnością. Zaiste zadziwia mnie, że nie dostrzegasz różnicy. Rozegrajmy to dyplomatycznie. Proszę o wybaczenie. Nie chciałem was urazić. A jednak to zrobiłeś. Uprzedzono mnie, że pojawisz się w Königstein. Święte oficjum przysłało list. Zachwalano w nim twoje walory. Widzę jednak, że przesadnie. Skończmy zatem z konwenansami. Mów wprost. Czego ode mnie chcesz? Chcę porozmawiać. W cztery oczy. Nie podoba mi się twój ton, inkwizytorze. Żądasz, a powinieneś prosić. Więc proszę. Zachowajmy spokój. Pozwólmy mistrzowi Madeldinowi wypełnić miejscowy obyczaj. Wiele się wtedy wyjaśni. Nazywam się Ingvar. Jestem naczelnym zielarzem i medykiem Königstein. Służę pomocą, jeśli zajdzie potrzeba. Teraz jednakże wybierz kartę. Prosimy o to każdego, kto pierwszy raz staje przed jego eminencją. W ten właśnie sposób sprawdzamy, czy nie ma przypadkiem złych intencji. Sprawdzacie? Niby w jaki sposób? Wiem, co sobie pomyślałeś, mistrzu Madeldin. Wiedz, że jesteś w błędzie. To żadne czary, lecz talia świętego Temeriusza, którego grobowiec znajduje się w katedrze. Powierzyłem ową talię opiece szacownego Ingvara. Te karty pokazują prawdę o ludziach. Wyglądają zwyczajnie, ale gdy człowiek sięgnie po jedną z nich... Namalowany na niej obrazek zmienia się natychmiast w to, kim naprawdę jest. Spróbuj, sam się przekonasz. A my razem z tobą. Skoro to karty świętego... Więc ja na przykład, ciekawe czego się dowiemy, ja po pierwsze garcę nimi, uważam, że są dwulicowi i prawdopodobnie mieszają palce w okultyzmie i czymś potwornie złym. Dlatego wybierzemy kartę numer... trójkę wybierz, panie. Carte blanche. Nie jestem wcale zaskoczony. Muszę wracać do lecznicy. A zatem do zobaczenia, mistrzu Madeldin. Wkrótce się spotkamy. Przeklęci żebracy. Na co jeszcze czekacie, głupcy? Przegońcie ich stąd, ale już! Ich smród jest nieznośny. Chodźmy, inkwizytorze. Porozmawiamy w katedrze. Ja pierdziel. Ale gnidy, nie?
Jakże przyjemna woń kadzidła. Tak odmienna od smrodu ulicy. Myślałem, że inkwizytorzy doceniają jedynie odór palonego ciała. Czy eminencja wie coś na temat ukrywającego się w mieście wampira? Wampira? Dobre sobie. Gdyby jakiś zjawił się w mieście, rozprawiłbym się z nim osobiście. Nie potrzebowałbym pomocy świętego oficjum. Cuchnący łachmaniarze w porcie rozmawiają wprawdzie dosyć często o krwiopijcach, jednak z pewnością mają na myśli takich jak ja. Arystokrację. Właśnie w taki sposób nazywa nas to nędzne pospólstwo. Mogę zapytać o sztylet. No dobra. O, Johannes. Czy nazwisko Reuchlin mówi coś waszej eminencji? Johannes Reuchlin. Oczywiście. Reuchlin był poprzednikiem naszego medyka, szacownego Ingwara. Zmarł niespodziewanie przed rokiem, zatem nie mógł zabić kurtyzany. Czy wasza eminencja widział kiedykolwiek taki sztylet? Znaleziono go na miejscu zbrodni. Przykro mi, niestety nie. Ale mogę ustalić, skąd pochodzi. Daj mi go. Proszę wybaczyć, eminencjo, ale nie mogę go oddać. To narzędzie zbrodni, którym być może odprawiono rytuał. Potrzebuję go podczas śledztwa. W mieście mówi się dość dużo o hrabinie. Mam wrażenie, że pospólstwo ją uwielbia. Słyszałem, że eminencja jest z nią skonfliktowana. Izabela od wielu już lat robi wszystko, by podkopać mój autorytet. Jako przykładny chrześcijanin nie pozostaje jej dłużny. To ją trzeba wziąć na spytki, inkwizytorze. Nie mnie. Wiem, że Izabela interesuje się dziwnymi przedmiotami. Podejrzewam, że wykorzystuje je do pogańskich obrzędów. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby się okazało, że to ona stoi za morderstwem. Sam mówiłeś, że zabójstwo przypominało rytuał. W pobliżu karczmy zabito dzisiaj ladacznicę. Sposób, w jaki to uczyniono, przypomina rytuał. Burmistrz prosił mnie o pomoc w ujęciu sprawcy. Jeden świadek widział podejrzaną osobę w płaszczu żołnierza jego eminencji. Czy... Sugerujesz, że zrobił to jeden z moich ludzi? Nie bądź bezczelny, inkwizytorze. Nierządnica musiała zajść komuś porządnie za skórę. Na przykład konkurentce, której podbierała klientów. One także lubią przyodziewać się w szkarłat. Że też pozwala się kurwom kalać kardynalskie barwy. Czy jego eminencja pozwoli mi skorzystać z zasobów biblioteki? Czasem w toku śledztwa wychodzą na jaw sprawy, które wymagają dogłębnej analizy. Moi żołnierze wyświadczyli ci dzisiaj przysługę. Teraz prosisz o kolejną, ale nie dałeś mi nic w zamian za poprzednią. Ciekawe jest to, że szkarłat rzeczywiście jak w szkarłatnej literze Nathaniela Hawthorna, szkarłatne A, oznaka cudzołożnictwa, nie? Jeżeli chodzi z kolei o kardynała, wydaje mi się, że kardynał maczał palce i nie tylko w kwestii... No cóż, pani lekkich obyczajów i prawdopodobnie chciał zatrzeć ślady, nie? Okej. Okay. Bracia w wierze powinni się wspierać. Cieszę się, że to powiedziałeś, inkwizytorze. Rano poinstruuję mnichów, by udostępnili ci wszystko, czego ci trzeba. Mam nadzieję, że zachowasz się podobnie.
gdy znajdę się w potrzebie i poproszę cię o wsparcie. Nie zapraszam cię na mszę. Znam zwyczaje inkwizytorów, więc wiem, że wolicie modlić się w odosobnieniu. Nie zaprzeczę. W ten sposób dostrzegamy prawdę. Tak, słyszałem o tym. Wasza eminencja ma szersken? Myślałem, że mogą się nim posługiwać tylko inkwizytorzy. Cóż, nie tylko, jak widzisz. Wiele lat temu podarował mi go sam Ojciec Święty. Zatem, gdzie planujesz się dzisiaj pomodlić? W miejskich lochach. Najpierw jednak przesłucham podejrzanego, którego zatrzymano w pobliżu miejsca zbrodni. Nie zatrzymuję cię więc. Jak mnie w lochach napadną, to będziemy wiedzieli, kto pytał i czemu, nie? O kurde, bele. To się do miejskich lochów. Okej. Okay. Pożądano. Do lochów. Ciekawe, czy tędy bym tam dotarł. Okej. Cmentarz. Portrne, karczma, pałac, hrabiny, katedra. Chyba rynek, nie? Kurde, no. Tak mi się wydaje, że rynek. I będzie. Tylko gdzie będą lochy? To pytanie. Jaka ma naprawdę fajny klimat. Lokalizacje też są ładnie zrobione. Naszego pana! No nie wiem, kurde, bele. Nie wiem jak wam, mi się podoba. Klimacik ma naprawdę spoko. I jestem ciekaw właśnie tematu wampirów, jak będzie potraktowany i w jaką stronę pójdzie. Bo tutaj na pewno jakaś, wiecie, intryga się kotłuje w tym garnku, jednakże... Kwestia wampirów mnie interesuje szczególnie, bowiem jest to temat, który niezwykle lubię. Więc mam nadzieję, że nie będzie potraktowany po macoszemu, tylko z głową, a wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie. Że dostaniemy wyjątkowy tytuł. No proszę. Przynieś! A to druga część, druga połowa. Uczysz go komend? Wszystkie już zna. Jest bardzo mądry. Jak przybiegnie, powiedz daj. Zobaczysz, że posłucha. Daj. Gdzie to znalazłeś? W uliczce nieopodal karczmy. Przyjaciel to wyniuchał. Lubi się tym bawić. Wygląda jak ułamana głowica laski. Czyżby brakujący element kawałka, który znalazłem przy zamordowanej ladecznicy? Pasuje jak ulał. Możliwe, że morderca użył laski do ogłuszenia nierządnicy. Warto ustalić, do kogo należała. Mogę to zatrzymać? Jasne. O ile dasz przyjacielowi coś podobnego w zamian? Idziesz do karczmy? Nie. Muszę najpierw zajrzeć do lochów. Też tam bywam. Często przynoszę katu posiłki od karczmarza. Dostaję w zamian ciepłą strawę. Dzisiaj też tam będę, ale później. Chodźmy, zaprowadzę cię. Znam świetny skrót. Dobra. To dawaj. Zaraz. A tu jesteś. O kurde, jaki tu jegomość wybudowany z wiaderka. No gdzie ten świetny skrót?
No rzeczywiście świetny. Miałeś iść za mną, inkwizytorze! Skup się! Idę cały czas. Nie wypłacę ci się na te wszystkie przysługi. Te masz za darmo. Dziękuję, że ze mnie nie zdzierasz. Szybko, inkwizytorze! Nie mam całego dnia! A co innego niby masz do roboty? Wiele. Jestem bardzo zajętą osobą. Właśnie widzę. Prowadź zatem. No, powiem wam o oświetlenie. Bardzo ładne, nie? Czy to wygląda super? Jarmar trwa najlepsze. Dokąd mnie smak prowadzi? Skrót do kata. Czym chata bogata? Tu na dół? O kurde bele. Dzięki, Smarku. Dalej pójdę już sam. Obowiązkowe głaskanko. No to do dzieła. Witajcie, mistrzu inkwizytorze. W której celi osadzono podejrzanego o zabicie ladacznicy? Musicie zapytać kata Rolanda. On tu wszystkim zarządza. Znajdziecie go pewnie w sali tortur. Strach, krew, fekalia i śmierć. Wszystkie lochy śmierdzą tak samo. No. Pięknie. Na miecz pana. Roland przywdział kostium wesołego kata. Założył nawet jego maskę. Ja ci mówię, że to on jest wesołym katem. Mortimer do lochów zawitał. Pewnie o strój będzie pytał. Przymierzyłem go, przyznaję. Lecz nikogo nie udaję. Chciałem tylko się przekonać, co kat Stianon czuł, gdy szatę wkładał rano na swą klatę. Teraz wiem, jak rzecz się miała, bo mi maska powiedziała. Wesół był, bo wciąż ją nosił. Ona rymy w gębę wkłada i pomysły podpowiada, co i jak więźniowi zrobić. Można przy tym się narobić, lecz radochy jest tak wiele, że nie czujesz trudu w ciele. Chwila, chwila, chwilusieńka, coś na pewno go sprowadza. Jeśliś przybył tu patroszyć, będę chyba troszkę fuszyć.
Ja w królestwie tym panuję i psotami dyryguję. Rymuje jak wesoły kat. Czyżby oszalał? A może tylko udaje? Wkurzająca jest ta maska. Zawrzyj mordę już, co łaska. Chcę w fabule pójść do przodu, bo mi brzuch doskwiera z głodu. Przyszedłem jedynie przesłuchać więźnia, mistrzu Rolandzie. Mistrzem zowie, ale heca! Niechaj siądzie i podziwia, a zobaczy kunszt nie lada, bo skazany wnet zagada. Wstrzymaj się, mistrzu Rolandzie. Tortury są na razie zbyteczne. Pójdę byczyć się na ławę, bo szlak trafił mą zabawę. Skąd wziąłeś płaszcz i sztylet? Wyrzuciła je jakaś kobieta. Najpierw pozbyła się sztyletu, a chwilę później płaszcza. Byłem wtedy w wychodku i widziałem przez dziurę w drzwiach. Jedyne, czego nie dostrzegłem, to jej twarz. Założyłem ten płaszcz, bo wieczory są ciągle chłodne. A sztylet zabrałem, żeby go sprzedać hrabinie. Ona lubi takie dziwne przedmioty. Często wysyła po nie do portu swoje służące. Najczęściej to czarnoskórą, nontle. Łatwo poznać te dziewki, bo noszą srebrne naszyjniki z fioletowym kamieniem. Dzięki temu nie muszą stać w kolejkach. Znałeś zamordowaną ladacznicę? Nie, panie. Widziałem tylko kilka razy, jak nagabywała klientów. Przeklęta dziwka bezwstydnie się obnażała. Każda taka sama. Wiodą nas do upadku, wredne suki! Przez nie wszystkie skończymy tak, jak skończył Adam w raju! A to co, rozumu nie masz? Się skutałem na łby pozamieniałeś? Zabiłeś kurtyzanę? Mów prawdę! Pamiętaj, że inkwizytorzy potrafią wyczuć kłamstwo. Ja nie zrobiłem tego, panie! Przysięgam! Wszyscy tak tu przysięgają, lecz potem zdanie zmieniają. Łżesz! Mów, co tam się wydarzyło, albo oddam cię w ręce kata. Siedź już cicho! Pogadamy! Będzie kupa w tym zabawy. Mówię prawdę! Przysięgam! Raczej nie kłamie. Warto jednak to sprawdzić w nieświecie. Zaprowadź mnie do pustej celi, mistrzu Rolandzie. Rozważę słowa tego nędzarza, oddając się modlitwie. Dam izdebkę w dobrej wierze. Pójdź więc za mną, Mortimerze. Chodź tu, inkwizytorze drogi. Znajdę ci kawałek podłogi. Miejsce świetne na paciorek, bo przyozdobione w worek. Żartowniś się znalazł. Idealne. Zamknij mnie tu. Popilnuj w tym czasie więźnia. I nie waż się go tknąć. Pilnowanie nie robota. Już odeszła mi ochota, by rozkazy wykonywać. Lepiej z nich się naigrywać. Na szczęście jeszcze nie cuchnie.
Ojcze nasz, któryś jest królem, pozbaw nas słabości, abyśmy nie odpuszczali naszym winowajcom. I zło racz wywabić z mroku, abyśmy je w Twym imieniu zgładzili. Amen. Czegoż to się dowiemy? Rozbłysk. Oślepi pomroka, dam ci czas na ucieczkę. Gdy strażnik świata się do ciebie zbliży, zacznie się modlić w ciśnień 2. Okej. Dobra. To idziemy. Niech będzie pustka. Zacznijmy stąd. Widzisz mnie, typie? Zapomnij. Zabrałem i zniknęli. Super. O nie, nie gadajcie, że pomrok leci do mnie. Oby nie. Tutaj? Jest jeszcze dwa. Damy radę. Zapis. Czemu nie? Czy kapliczki na zewnątrz są także miejscami zapisu? Tak mi się wydaje. Damy radę. Grunt to nie da się zauważyć pomrokowi, nie? Ominąć. Czyste złoto. Skubane. Wolę nie ryzykować. Problem polega na tym, że jest ich 5. Czyli w cholerę.
nieźle. Ciekawe, czy od tak umknę im. No zbyt bystrzne nie są, nie? Ja pierdzielę, można im tak łatwo umknąć biegnąc. Kosmos. Okej, krnobrna kobieto. Któż to mógł, kurde, powiedzieć? Kto może stać za krzywdą, która spotkała ofiarę? A tu co? A tak jest ładna. Artstyle jest prześliczny. Dobra, tam musimy się dostać. Tylko którędy? Coś da jakoś skręcić w prawo potem? Stamtąd, prawda? Na górę muszę iść. Muszę uważać na to dziwne spaczenie, bo pomrok mnie usłyszy i zobaczy, jeżeli przypadkiem go dotknę. Tutaj dwa ostatnie, tak? Dobra. Jak na razie pomrok mi daleki, nie? On tam szuka i szpera, ale... Wydaje mi się, że na razie radzę sobie znacznie lepiej niż przypuszczałem, że będę. Rzecz w tym, żeby nie dać się zauważyć. Przede wszystkim nie udać się też w bójkę z czterema potworami, nie? Dobra. To leć. Zostały mi tylko dwa skrawki przeszłości do podjęcia. Daleko szukać nie muszę. A, widzicie, bo ja idę po mroku. A to jest niezbyt dobre, co robię. Bo tutaj, im dłużej jestem, to łatwiej mu zauważyć mnie. Czyli miałem fart. Co to za sztylet? Sztylet należał pewnie, chociaż nie, mam nadzieję, że nie będzie tak, że sztylet pokaże się kurna włócznią przeznaczenia, nie? Byłoby dowcipnie. Zabawnie by było. A szata to wiecie, ta czerwona, którą ma na sobie JC. O kurde wele. Jak on mnie nie zauważył, tego nie wiem. Nieźle. Dlaczego? Teraz do sanktuarium. Oczyścić to w cholerę. I dowiedzieć się wszystkiego, czego powinienem i czego bym chciał. O, szlak. Oślepione. Mocno obrywałem, ale się udało. Modlitwą samą mogę sobie przywrócić zdrowie. To z tego co widzę, zrobić powinienem. Co to za sztylet? I dlaczego jest cały we krwi? Boże, niemiłosierny! Co ja uczyniłam? Co to? O Boże! Numbrna kobieto! Gdzie sztylet? Coś z nim zrobiła! Kto to powiedział? Coś mi się wydaje, że wampir. Kontrolowej umysł. Ciekawe. Wygląda zwyczajnie.
sztylet. Musi być jednak czymś więcej, skoro udało mi się go ułożyć w nieświecie. Ciekawe, do czego jeszcze można go wykorzystać. Biedak nie kłamał. Trzeba go uwolnić. Jeżeli jeszcze żyje, bo Kat mógł się zabawić, nie? Przyznać muszę, drogi panie, że to miłe ty. O kurna. W końcu jesteś, Mortimerze. Gdyś ty swoją modlitwę prawił, ja mi się tutaj dobrze bawił. Niemożliwe! Ja pierdzielę! Obca forma życia w ciele! Wezwij mnie Pana Boga Twego na... nie na daremno. Chrystusie bezlitosny. Boga wzywasz? Bo me szczury wyszły z zakrwawionej dziury? Przecież gorsze robisz rzeczy. Palisz, łamiesz, topisz w cieczy. Za coś takiego powinniście ściąć. Ścinać możesz sobie szczury, jeśli je wyciągniesz z dziury. Biedak był niewinny. Widzę, żeś nie rad z roboty. Wiem, to były czcze głupoty. Wkrótce zrobię coś lepszego. Byś przekonał się, mój brachu, że mistrzowski pas mam w fachu. W ogóle nie przejął się tym, co zrobił. I wciąż rymuje. Albo szalał, albo na gwoździe i ciernie. Gdy wszedłem tu po raz pierwszy, powiedział, że maska wesołego kata podrzuca do głowy pomysły i rymy. Czyżby ciążyła na niej klątwa? Jest tylko jeden sposób, by się o tym przekonać. Maskę zdjąć chcesz z mojej twarzy? Łatwo to się nie wydarzy. Złap mnie najpierw, Mortimerze. Czy podołasz? Wątpię szczerze. Przecież to będzie, kurde, horror. Za tym świrem biegać po lochach. Ja pierniczę. On mnie zamknie gdzieś. On mnie zamknie i będę w dupie. Czas pokaże, czy dasz radę Rolandowi wejść w paradę. On jest u siebie, mamy przesrane. Pokoń za Rolandem. Ciemności. Przypomnienie ciemności jest niebezpieczny. Cześć, tam Kat Roland. Dla własnego dobra, unikaj mroku. Trzymaj się światła. Pochodnie w lochach pali się przez określony czas. Kat Roland może je też zgasić. Rozpali się ponownie, wchodząc z nimi w interakcję. Gdy twoja pochodnia wciąż płonie. Gdy wszystkie pochodnie zgasną, biegnie bliższego poleniska. To twoja ostatnia deska ratunku. O kurde. Szukaj! Szukaj! No kuźwa, horror. Że on zniknie zaraz. Sztuczka taka. Ciepło. Ciepło. Tam poszedł skubany. Zimno!
6. Zimno. Ciepło. Wchowanego trwa zabawa. Piernicze. Szukaj! Szukaj! Ciepło! Ciepło! Palę po drodze wszystkie pochodnie jak mogę. Przyniosło strawę. Chętnie za to podziękuję i na stole poćwiartuję. Wpierw ją złapię, zamknę w celi. Niech ta trupa rozweseli. Ja pierdzielę. Mistrzu Rolandzie, mam dla ciebie posiłek. O, mam cię. O, znów się spotykamy. Nie powinnaś tu przychodzić. Kat oszalał. Ćwiartowanie trudna sprawa, bo śmierć bywa tu chytrawa. Więźnia lubi zabrać szybko. Trzeba zatem rany palić, by ofiary nie osłabić. Czyj to głos? Rolanda, przeklęty żartowniś chce ci zrobić krzywdę. Zostaw koszyk i chodź ze mną. Wyprowadzę cię z lochów. Dziewczę wykraść chce nie cnota. Czyżby naszła go ochota, by mi małą psotę sprawić? Ja się umiem dobrze bawić. No kurde, Bela. Tędy! Normalnie horror. Ja pierdzielę, ta kirka jest super. Za mną! Co to diabła? Puszczaj! Nie! Wypuść mnie stąd! Jestem winny! Winny! Wiem ja! Szybciej, inkwizytorze! Humorze. Chciałem bawić się we dwoje, lecz zamykam me podwoje. Na miecz pana zabarykadował się od wewnątrz. Muszę porozmawiać z kapitanem straży. Może jego ludziom uda się ściągnąć maskę z twarzy kata. Ale jaja. Tego się nikt nie spodziewał. Gdzie znajdę waszego kapitana? Muszę z nim porozmawiać. O tej porze powinien siedzieć w karczmie. No to wesoło.
Ja pierdzielę. No tego się nikt nie spodziewał, nie? Ja pierdzielę, to było super. To było po prostu chodźmy. Tak dobre. Oh fuck. Jestem zachwycony. Serio. Odprowadzę cię do domu. Nie mam domu. Więc gdzie mieszkasz? Tu i tam. W wielu miejscach można bezpiecznie nocować. Skąd bierzesz pieniądze na ubranie i jedzenie? A różnie. Czasem coś znajdę, czasem coś dostanę, albo wykonam jakąś drobną pracę. A czasem ukradniesz, co? Czasem... Życie na ulicy nie jest łatwe. Ja tam nie narzekam. Nie jestem jedyną znajdą na świecie. Inni mają gorzej. Mała z ciebie zadziora, co? Wiem, że nie jest ci łatwo. Też byłem sierotą. Skręcam tutaj. Do zobaczenia, inkwizytorze. Do zobaczenia, Smarku. No, moi drodzy. Nie wiem jak wy, ale ja się bawię świetnie. Jak cholera, naprawdę. Chodźmy do kapliczki, bo nie wiem, czy przypadkiem ono nie jest miejscem zapisu. A nawet jeżeli nie, to warto zakończyć tutaj odcinek, bo po prostu gierka mnie powala. Jestem zachwycony. Wątek kata, element grozy, ucieczki. Chryste, który się jest mścicielem. Coś pięknego. Napełnijmy serce pragnieniem zemsty. Mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze, moi drodzy, jak ja. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie, by zbombardować ten odcinek kciukami w górę, bym wiedział, że chcecie całą serię z tej gry. A w kolejnym słyszymy się już niebawem. Tymczasem w tym odcinku ode mnie. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podoba. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu Patronus Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.